Siema! Witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj jesteśmy w lesie. Ale nie przyjechaliśmy tutaj na wycieczkę. W okolicy znajduje się szereg bunkrów, które chcemy wam pokazać. Tak, dokładnie, macie rację. Jest to las w okolicach Katowic. Jest to dokładnie ten las, gdzie w 1999 sataniści w jednym z bunkrów dokonali rytualnego morderstwa. Ten schron odwiedzimy jako ostatni, a teraz wypadałoby włączyć GPS i znaleźć resztę. Dziś zabierzemy cię w podróż do głębi lasu, na terenie którego znajduje się ogromna liczba przedwojennych bunkrów. Dokładnie w tym miejscu przed II wojną światową powstała część linii obszaru Warownego Śląsk. Był to zespół schronów bojowych i obiektów pozornych mających na celu obronę zachodniej Polski. Teren ten jest bardzo rozległy, a obiekty porozrzucane. Dlatego poruszamy się po zaznaczonych punktach za pomocą GPS. Z lasem i bunkrami wiąże się również inna mroczna historia. W jednym z umocnień w 1999 roku dokonano morderstwa na tle satanistycznym. Zabito wtedy dwójkę przyjaciół, a ich ciała próbowano spalić. Schron, gdzie tego dokonano, stoi do dnia dzisiejszego. Będzie nam łatwiej znaleźć bunkry, jak się rozdzielimy. Dobra, trzeba iść tamtą stronę teraz. Tak? Tam jest pierwszy bunkier. To rozciągnijmy się. Aha. Genzi, ty pójdziesz ze mną. Jasne. A ty idź sam, no bo ty masz radio. A tak, żebyśmy się widzieli, co nie? Tylko, że w razie co... Możemy tak na 20 metrów na odcinku i tak będzie nas widać i tak. No dobra. A wybraliśmy to miejsce z tego względu, że ma dosyć ciekawą historię. Zaczęła się ona w 1999 roku, kiedy to czwórka, jeszcze to młodych ludzi, którzy mieli troszkę dziwną pasję, a mianowicie odprawiali msze satanistyczne, stwierdziła, że w jednym z bunkrów zrobią sobie swój, nie wiem jak to nazwać, schron. Dwójka z nich, już nie pamiętam jak się nazywali niestety, umówiła się jakieś pół roku wcześniej, że dokonają tego mordu na dwójce kolegów, którzy z nimi odchodzili na te cykliczne msze satanistyczne, tak bym to nazwał. Kondrat, mamy bunkier. Bunkier, to idę do was, to po lewo. Tak, my jesteśmy na lewo od ciebie. Jest to... Powiedz mu, że to jest 10 metrów przed nami. To... Kazali im klęknąć po środku pentagramu. Zaczęli mówić coś po łacinie. Specjalnie pół roku wcześniej również kupili, tak jak mówiłem, noże, którymi mieli to właśnie wykonać za czasów, jak to się robiło, za czasów średniowiecznych. No i dokonali tego mordu. Jak będziesz szedł z krajem lasu, jak jest ta taka polanka, tam jest chyba szkółka leśna, to my jesteśmy na końcu. Dzięki. Dwie osoby miały popełnić samobójstwo, niestety nie odważyły się. Sprawa wyszła po niedługim czasie, ponieważ nie mogli żyć z taką odpowiedzialnością, jaką odpowiedzialnością może gryzło ich sumienie. Przyznali się do tego. Jedna osoba została skazana na 25 lat, druga na dożywocie. Było to w 99, więc ta jedna może niebawem wyjdzie. Co ludzie mają w głowie, kierując się czymś takim, nie wiem. Ale na pewno to miejsce budzi ciekawość. Na pewno moją, sądzę, że waszą też. I warto je zobaczyć. Ja teraz będę szukał Łukasza i Kuby, skupię się na tym. I mamy pierwszy bunkier. Ale wiesz co, to było bardziej stanowisko strzelnicze, jakieś takie pojedynczy bunkier dla jednej osoby. Dlaczego? No zobacz jak to wygląda. To może być małe, bo to o to chodziło. Niewielkie, co? No generalnie tak dla jednej, dwóch osób, żeby mogły prowadzić ostrzał jakiś. Tu są drzwi zamurowane. Ewentualnie jakiś magazyn i tyle. Tam jest zejście na dół chyba jeszcze, co nie? Nie. Ja idę tam do ciebie. Ja spróbuję wejść. Ja widzę, że tu chyba... Co mówię, że to... Bejki miały też mieszkanie, wiesz? No to tak, tu widać, że to jest składowisko, ale... Jedyne co, to ewentualnie jakaś amunicja, żywność i tak dalej. A tu prowadzili z tej drugiej komory ostrzał, no. I tyle. A poza tym jest strasznie ciasno. Tak jak, wiesz, wyobraź sobie, że, wiesz, idzie na ciebie jakiś oddział, jesteście we dwóch i wiesz, jedyne co, to masz na sobą dwa kawałek betonu, który wiesz, że wiesz,
można zdmuchnąć jednym pierdnięciem. Ale są jakieś napisy na ścianach. Nie mogę tego rozczytać. Ale jest jakiś krzyż namalowany. No, pentagram. I krzyż. Tu jest pentagram, a tu masz krzyż jakiś na to. To już jest to? Nie, to nie jest to, ale wiesz. Chyba ludzie wiedzą o tej historii, no i tak... A, wiem! Diabeł... From... Hell. Razem... Rejzem... Choi... Czekaj, chodzi... do kościoła... Gwiazda... To co, idziemy następnego? Tak, jak ktoś postprodukcji to przeczyta, to polecam komentarz zostawić. Dobra, pierwszy bunkier mam już za sobą. Zwiedziliśmy, znaleźliśmy w środku. No one są takie nieduże, co nie? No, ale teraz mamy ładny kawałek do przejścia przez lasek. Parę śmieci było, 150, jakieś metrów. Pentagramy. I teraz będziemy biec do drugiego, więc iść. No dobra, no to naprzód mar. Nie ma co marnować czasu. Tak jest. Szczególnie zobaczcie, że dzisiaj pogoda nieoszczędna. No. Te bunkry nie są takie duże i są porozrzucane daleko od siebie, ale miejsce jest fajne, no bo jest ich dużo. No i oczywiście jeden, no to jest ten słynny, o którym już na pewno oglądaliście nie jeden film na YouTubie. To jest właśnie ten schron satanistów, tak zwany potocznie schron satanistów. Łukasz, czy to nie jest to samo drzewo, co mijaliśmy je wczoraj? Ale to każde drzewo jest identyczne. Nie! Zawsze w horrorach jest tak, że jak się rozdziela, to ten, który idzie sam, ginie. Ja na początku poszedłem sam i zginąłem, więc pewnie Kuba zginie. Znaczy generalnie najgrubszy ginie przeważnie, więc dobrze, że Kuba poszedł pierwszy. Ale pomijając to, że to jest to i mamy ścieżkę jeszcze. No, miejsce jest spoko. No. Tylko, że niedobrze, bo znowu zaczyna padać. Generalnie to mamy też pecha, bo... Kurczę... Pogoda nas nie rozpieszcza. I co chwilę zaczyna lać. I... A nie ma jak... Nie ma jak sprzętu zabezpieczyć. Tak? Znaleźliście bunkier? No znaleźliśmy, jest naprzeciwko nas. Możesz tutaj dojść. Dobra, no to idę. To jest zalane wodą strasznie, ale... Czekaj. Wejść się dało, ale jest woda po kolana. No to lipa trochę. No. Wsadzimy tu GoPola, a każdy z nas wetnie przez tą dziurę z boku. Albo ja od dołu... Albo ty masz od dołu świecić, a ja od boku. Ty będziesz od boku świecił i ty stamtąd. Ale tu jest druga dziura. A, no to to by było. No, to ty przez jedną dziurę wsadź GoPola, no to tak, a my zrobimy. Oświetlimy. Nie wiem, czy cokolwiek się tam nagra, wiesz? Powiem ci, że dosyć dobrze coś widać. Tak? Tak. No dobra, no to dawaj. Wyciągaj, lecimy na następny bunkier. Panie przewodniku! Czekaj, mi telefon zalał. To gdzie teraz? Wiesz co? Tutaj, pod skos musimy mieć. Możemy skorzystać ze ścieżki, póki jest droga. No. A później po prostu w las wejdziemy. I co to będzie? No, obiekt pozorny. To była moja pomyłka, po prostu teraz mały bunkier. Tamten był mały bunkier, a teraz będzie obiekt pozorny, tak? Tak? Aha, no dobra. No i dobra, idziemy naprzód i w prawo. No i standardowo procedura ta sama. Podzieliliśmy się. Idziemy taką prowizoryczną linią. I szukamy trzeciego tym razem bunkra. Bunkra, schronu. Bunkra. W tym pięknym lasku. Jak na mapie to wyglądało, że to jest ogromny teren, no to z bunkru do bunkru ile nam? 2 minuty zajmuje. Ile no. Też mi się wydawało, że to będzie trochę dalej od siebie położone, no ale w sumie wiesz, no. Po to to jest. No i chłopaki znaleźli obiekt pozorny, bunkier pozorny. On w takim nasypie jest. No jest dosyć duży. To jest cały zasypany od środka. Widzicie, jaka jest zasada, że obiekt pozorny nie jest wkopany w ziemię. Znaczy nie jest zrobiony tak jak bunkier, po prostu stoi na ziemi.
I on ma udawać. Betonowy obrys był i to po prostu zasypali piachem wszystko. No. Malutkie stanowiska strzelnicze. Większość bunkrów jest w opłakanym stanie. Nie zachowały się jakiekolwiek elementy wyposażenia, a o wejściu do środka można tylko pomarzyć. Dlatego zapadła decyzja, aby udać się do docelowego miejsca, czyli bunkra satanistów. Mapy, którymi się posługiwaliśmy, okazały się mieć pewne przesunięcie względem rzeczywistości. Dlatego przez kolejne chwile błądziliśmy po lesie. Na szczęście dla nas, po jakimś czasie z pomiędzy gęstych zarośli zaczął pojawiać się betonowy kolos. Było już pewne, że to bunkier, którego szukamy. Okna są zamurowane, ale podobno można wejść. Już tak pierwsza rzecz, która creepy się robi, to znicze przed samym wejściem. Znicze stoją? No. A jakby nie patrzył, to tragedia się stała. No, masz rację. Dwie osoby zostały tutaj zamordowane. Jest wybite wejście, czy nie? Nie, jest tylko cegła wybita. Dziura jest tylko. Okrążmy go dookoła. Może jest gdzieś tam wejście. Widzisz, że jest coś napisane? Coś jakby demon. Demo. Nie wiem, już jest zarośnięte. Trzeba by było poszukać w internecie, co tutaj jest napisane. A, coś jest. To mech. Tego już nie zobaczysz. Coś z demonem na pewno. Demy. Nie wiem. Nie zobaczysz. Parę metrów od bunkra, bo dokładnie tutaj jest taka ala ławeczka z betonu i miejsce, gdzie ktoś sobie robi ogniska. Dobre sobie znalazł miejsce na ognisko, nie ma co. Co, i nie da rady wejść? Co, przyszedłem to dookoła, tam z tyłu jest wszystko usypane ziemią, jest na równo. Jest tam wieżyczka strzelnicza, ale luki są takie, więc nawet nie mogłem lampy wsadzić, żeby coś zobaczyć. A wszystkie okna są pomurowane, więc jedyne co... Wiesz co zrobimy? Tutaj nie ma co wsadzać kamery, bo tu jest korytarz i on biegnie w lewo, jest załamany przeciw odłamkom. Ale tutaj, gdzie Konrad stoi, jest taka mała dziura. Co, widać coś? Tak, krzyż na dalszej ścianie, jak na 11 spojrzysz to. Aha. To może słuchajcie, wrzucimy tam gopola i latarkę. A i szczerze mówiąc, popatrz sobie przy tym świetle, przez tą lukę. Creepy. Pentagram na ziemi jest? Nie, ścianie. Jak teraz oświetliliśmy, to widać wyraźnie, tam jest krzyż dalej. I łacińskie napisy na tej bliższej. Nie, bo to jest... No max co mogę zrobić, to nie? Żeby jeszcze kamerę... Żebyś lampy nie, jeszcze nie zbierze. Jeszcze kamerę przełożyć przez to. No. Koniec końców odbiliśmy się od ściany. Tak jak widać, wszystkie wejścia są zamurowane. Może to i dobrze. W końcu to jest miejsce zbrodni, więc możliwe, że lepiej, żeby ludzie tego nie widzieli, jak to tam wygląda w środku. Jakby tak nie patrzeć, to ludzka tragedia się tu odbiła. Dokładnie. Tak, można to zobaczyć nawet po zniczach, które stoją koło nas. Sądzę, że ktoś się zostawia tutaj, bo poniekąd byli to bliżsi, byli to... Czyjaś rodzina, tak? No. Czyjeś dzieci, córki i tak dalej. Dokładnie. No to my na dzisiaj będziemy kończyć swoją przygodę. Zapraszamy was na inne. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć.